przyszło mi do głowy, że w zasadzie psychika niewiele się różni od jakiegokolwiek innego fizycznego układu, jak jest jak instalacja, czy to hydrauliczna, czy powietrzna, mechaniczna, elektryczna. W zasadzie rządzi się podobnymi prawami, no bo tu i tu są prawa fizyki. Ale dotąd nie zdawałem sobie sprawy, jak dosłowne może być to przełożenie. Tak, energia płynie w każdej z takich instalacji, w jakimś tam nośniku. I tak samo te instalacje, im są bardziej złożone, skomplikowane, tym bardziej trzeba o nie dbać, podchodzić do nich ostrożnie, zwłaszcza jeżeli mają operować na dużych energiach. Tak samo w psychice, w której płyną emocje, pod postacią fizyczną, przecież elektrochemiczną tam jakąś. Tam też trzeba uważać, bardzo uważać, bo psychika, ludzka psychika na przykład, jest bardzo złożona. Sama sieć neuronowa jest bardzo złożona i wrażliwa. A człowiek ma jedną z najbardziej rozbudowanych sieci neuronowych. I tak samo jak w każdej innej mechanicznej, fizycznej instalacji, jeżeli przepuszczamy wysokie energie, to musimy uważać, żeby nie doszło do naprężeń, bo te naprężenia mogą w końcu zniszczyć tą instalację. Tak samo w przypadku psychiki trzeba uważać, jeśli się działa z silnymi emocjami. I wrócę po raz kolejny, może już niektórych to nudzi, ale to będzie wracało, bo to jest problem. Jak ludzie zbyt często próbują rozwiązywać problemy psychiczne przez ładowanie jeszcze dodatkowych emocji, jeszcze silniejszych niż do tej pory. Zamiast rozładować sytuację, rozładować napięcie, rozładować naprężenia, to jeszcze dociskają. Podam przykład, w zasadzie swój własny. Wiele razy ze strachu byłem zupełnie zablokowany i nie potrafiłem wykonać polecenia, nawet prostego. Myślicie, że mnie wtedy zostawiano? Może czasem tak, ale z takim fochem i z taką niewypowiedzianą groźbą, że jeszcze do ciebie wrócę. A najczęściej, zanim do tego dochodziło, to było albo natarczywe powtarzanie polecenia z coraz to nowymi groźbami, co się stanie, jak nie wykonam. Nie wiem, dlaczego nikt nie widział, że jestem zbyt przerażony, żeby zareagować. Jeden z moich opiekunów wprost się szczerze przyznał, że rzeczywiście jego drażniło bardzo i wręcz doprowadzało do szału, kiedy, cytując, nie mógł się ze mną dogadać. Niestety, do dzisiaj muszę się zmagać ze skutkami tego, że to na mnie jako dziecku ciążył obowiązek dogadania się z własnym opiekunem. To ja miałem wymyślić sposób, żeby on się nie denerwował, nie wpadał w szał. Wręcz w szał. Ale wiem, że nie jest to odosobnione. Są osoby. Ja mam bardzo w ogóle niewielkie kontakty z innymi ludźmi, więc jeżeli mam kilka takich przykładów, to sądzę, że tak naprawdę jest ich dużo więcej. Są osoby, które mówią, tak, dzieci trzeba kochać, ale czasem bez połajanki to się nie obejdzie. Tak, połajanka musi być, żeby dziecko zrozumiało. O mój Boże, zimno mi się robi, jak słyszę coś takiego, powiem wam. Czyli jak dziecko już się zatnie, to najczęściej to, co robią dorośli, generalizuję, może nie najczęściej, ale stanowczo za często. To jest reakcja na, nie wiem, śnieżący telewizor. Walnąć i może się naprawi. Tylko drugi człowiek to nie jest telewizor. Jak zepsujesz, to skutki będą dużo gorsze niż potrzeba oddania do serwisu. Dlatego, co bym chciał powiedzieć, i znów nie będzie to nic nowego. Dwa cytaty. Jeden Jezusa, a drugi apostoła Pawła. Słowa Jezusa
które być może każdy z nas zna, ale wielu o dziwo nie umie w praktyce stosować. Wszystko, co chcecie, żeby ludzie dla was robili, wy też im tak róbcie. Jak lubisz być bity i naciskany? Kiedy masz czymś problem, to proszę bardzo, może bij i naciskaj drugich. Chociaż wydaje mi się, że każdy z nas raczej chce być rozumiany. I każdy z nas chce, żeby mu wierzono, kiedy się na coś skarży. Kiedy mówi, że czegoś nie może. Każdy z nas by wolał pewnie, żeby mu nie zarzucano wtedy złych chęci, lenistwa, jakichś innych tego typu grzechów. I dlatego też nasuwa mi się drugi cytat z apostoła Pawła. Też być może wiele osób wie, ale zupełnie nie umie stosować w praktyce. Miłość wszystkiemu wierzy. I w oczywisty sposób to jest przesada, bo ta sama Biblia przecież mówi, że w innym miejscu, co prawda, że tylko głupi wierzy we wszystko. Ale tu jest mowa o miłości. I dla mnie to jest po prostu położenie nacisku, żeby doszukiwać się w drugich dobra. Jeżeli ktoś coś do ciebie mówi i ty jesteś w stanie powiedzieć, że kochasz tą osobę, to w pierwszej kolejności załóż, że ona mówi prawdę. Szczególnie jeśli to jest twoje dziecko. Jeśli ono mówi lub nawet wręcz błaga, że czegoś nie może, na coś nie masz siły albo czegoś się zbyt obawia, do cholery uwierz mu w pierwszej kolejności. Jeśli naprawdę nie masz dobrych powodów, żeby zarzucić mu kłamstwo, to przyjmij, że mówi prawdę. Bo inaczej skutki będą opłakane. W najlepszym razie ono się nauczy krzywdzić z kolei swoich kolegów, koleżanki i swoje własne dzieci. W najgorszym nie dożyje nawet. Nie chcę przedłużać. To było najważniejsze, co chciałem powiedzieć.